tutaj w Sapporo dwukrotnie Hideharu Miyahira, no a dzisiaj puszcza do boju i trenuje swoich podopiecznych też z nadzieją na miejsce na podium w tych zawodach. Yuki Asato, już jest zielone światło. Japończyk w powietrzu. O i bardzo ładny skok. Złapał noszenie i daleko wylądował. I to był piękny skok. No oczywiście nierekordowy, ale ta nieliczna grupa japońskich kibiców pod Okurayamą ma powody do radości. 137,5 metra. Najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. Robert Johansson miał 135 przy wietrze, 2,1 metra na sekundę pod narty. Podobne warunki miał Yuki Asato i wylądował 2,5 metra dalej od Norwega. Ale czy to wystarczy, aby wyprzedzić Romana Kołdelkę, który skakał w nieco gorszych warunkach? Wydaje się, że tak. Hideharu Miyahira ma więc powody do radości. Yuki Asato nowym liderem. Tak jest, nie mogło być inaczej. 117 punktów.